Dzisiaj Italia kojarzy nam się przede wszystkim z pizzą, makaronami i risotto, ale starożytni Rzymianie jadali zupełnie inaczej niż dzisiejsi Włosi. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że część produktów, duża część produktów wykorzystywanych we współczesnej kuchni włoskiej pojawiła się dopiero po odkryciu Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Więc starożytni Rzymianie nie mogli jeść. Ani makaronów, nie jedli pomidorów, nie znali kukurydzy, nie używali ryżu, nie znali herbaty, kawy, w gruncie rzeczy takich rzeczy, które nam wydają się rzeczą absolutnie codzienną. Kuchnia warstw najbogatszych w starożytnym Rzymie była niezwykle bogata. Dla zilustrowania tego faktu wystarczy podać jedną anegdotę. Mianowicie w historii naturalnej Pliniusza przywołany jest fakt, że jeden z konsulów rzymskich wydał na jedną rybę na swój stół 8 tysięcy sestercji, podczas gdy w rzeczywistości przeciętny Rzymianin. Wydawał na swoje dzienne utrzymanie, na wyżywienie, raptem kilka sestercji. A tu, proszę bardzo, 8 tysięcy. Na stołach najbogatszych Rzymian pojawiały się takie dania, jak na przykład dania ze słowików, dania z drozdów, z bocianów, z flamingów. Jedzono również produktów, które dzisiaj raczej nie kojarzą nam się ze sztuką kulinarnią, jak na przykład wymiona. Wieprzowe czy macicę wieprzową, albo grzebienie kugucie. Innymi słowy, starano się wykorzystać jak najwięcej jadalnych części zwierząt, tak aby jak najmniej tych części uległo zmarnowaniu i nic nie było wyrzucane. Na stołach rzymskich bogaczy pojawiały się tak egzotyczne dla nas potrawy, jak na przykład myszy pieczone w miodzie. Pojawiały się również ostrygi, i to ostrygi z różnych regionów. Najbardziej cenione były na przykład ostrygi lukryńskie, hodowane w specjalnym jeziorze w środkowych Włoszech. Większość posiłków Rzymianie jedli. Tak jak my, czyli przy stołach i na krześle. Ale największe uczty były urządzane należąco. W jadalniach, zwanych trikliniami, ustawiane były specjalne łoża. Na każdym z takich łóż spoczywały trzy osoby i Rzymianie, w pozycji leżącej, opierając się na lewym łokciu, prawą ręką mogli zabierać z talerzy poszczególne, poszczególne dania. W największych takich ucztach atrakcje mogły być różne. Czasami zdarzało się na przykład, że zamiast stołu był rodzaj takiej małej sadzawki lub basenu i dania na przykład pływały na półmiskach, z których goście mogli je sobie zabierać.